Jak to się zaczęło? Otóż w latach 50. odkładano tutaj, w tym miejscu, wszystkie odpady, które powstawały na terenie huty. Począwszy od żużli stalowniczych i wielkopiecowych, materiałów ogniotrwałych, z remontów pieców, piaski formierskie oraz wszystko, co nie było potrzebne, nawet gruz i ziemię, odkładano tutaj, w tym miejscu. Rozpoczęliśmy eksploatację tej hałdy w 1996 roku. Trzeba tu jeszcze posprzątać, no chyba. Sprzątamy sukcesywnie. W tej chwili jest fuks, który ładuje drewno przerobione rębakiem i będziemy się posuwali sukcesywnie w tą stronę. Zobacz, to już 11 lat, jak się tu razem męczymy. Zrobiliśmy pustynię. Dokładnie. Trzeba by zacząć myśleć o nowym wykorzystaniu tego terenu. Mam nadzieję, że tak. Miło mi się pochwalić, że na festiwalu na Krymie, w Eupatorii, zdobyliśmy Grand Prix dla spektaklu Poważny jak śmierć, zimny jak głaz, a nagrodę za reżyserię otrzymał reżyser tego spektaklu, Tomasz Obara. Chcę was przywitać. To jest symbol naszego festiwalu Nika. I ja chcę wam wrócić to Nika za najlepsze reżyserskie prace. Dziękuję serdecznie. Ja witam pana. Dziękuję. I radam pana poznać. Ja tak, może kiedyś my z wami zrobimy jakieś prace razem. Proszę państwa, dostać nagrodę z rąk tak wielkiej aktorki to jest wielki zaszczyt, bo to jest wielka aktorka. Dziękuję pani bardzo. Ten teatr wasz otrzymał Grand Prix, tak samo Niki. Dziękujemy bardzo. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, trzy, jadę na film. Wyjeżdżają ci, co prowadzą, i oni mają para młoda, i żeby widzieli wszyscy, że para młoda. Ale tu trzeba zatrzymać. Tu i tam.
Ja, Marta. Ja, Marta. Biorę ciebie, Tomasza, za męża. Biorę ciebie, Tomasza, za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Chodźmy do zdjęcia. Chodźmy do zdjęcia. Para młodych tutaj. Tak. Uwaga.